W ogóle sposób, w jaki działa tutaj skrzynia automatyczna czy sekwencyjna, to jest majstersztyk, ziomek. Jak samochód rusza, bo wiecie, w Forzie, jak się startuje samochodem, czy w ogóle jak się jedzie na skrzyni automatycznej, to zawsze jest tak, że wchodzą ci obroty na maksymalne i dopiero bieg się zmienia, nie? Nie ma tak, że na przykład jak dodasz gazu do połowy, to zmienia ci się tam bieg na niższy i wtedy masz mniej obrotów, nie? Albo coś takiego. Tutaj to wszystko w tej grze jest. I możesz sobie wybrać na przykład skrzynię sekwencyjną albo DTC. DTC to jest... DCT, sorry, to jest skrzynia automatyczna. I zobaczcie, jak skrzynia automatyczna działa tutaj. I tutaj mam H-shifter. Na H-shifterze wybieram sobie D. Pyk. Posłuchajcie, jak ta jak skrzynia będzie manipulować silnikiem, żeby ruszyć. Widzieliście ten start? Kompletnie inny niż w Forzie, nie? Że skrzynia weszła, wbiła najpierw silnik na obroty i puszczała ze sprzęgło tak, żeby samochód z optymalnych obrotów ruszał. Widzicie? I to jest automat. To jest po prostu... Jeśli chodzi o sekwencję, to na przykład ten sam samochód, ta sama moc, wszystko to samo, poza tym, że mamy sekwencję. No i teraz jak sytuacja wygląda z sekwencją? No, znowu, w Fordzie możemy sobie ustawić sekwencję i zmieniać biegi i wiecie, to tak po prostu taki prosty, prosta skrzynia półautomatyczna, nie? A jak jest tutaj? Wbijam sobie bieg. I muszę ruszyć ze sprzęgłem, czyli teraz samodzielnie ruszam. Skrzynia nie reguluje tego, jak ma się połączyć silnik ze skrzynią biegów, no nie? Z napędem tylko, my sobie to musimy robić. O, i od tego momentu mamy już sekwencję. Nie musimy używać sprzęgła, ale to ruszenie musimy zrobić ze sprzęgłem. Wiesz, to są takie drobne rzeczy, nie? Które musimy zrobić sami w tej grze, których na przykład w Forzie nie ma. I to mnie po prostu rozwala. Się odbiłem od tego auta. Fuck. Nitro. Na na na. Jeszcze nie ma takiego miejsca, żeby się zabawić. Ja wam powiem tak, z tego auta nic nie zostanie za moment. Mamy nitro. Co może pójść nie tak? Jak sobie tutaj fajnie zmienia te biegi. Jedziemy wolniej, ja dodaję tylko trochę gazu i on sobie na niższe zmienia. To jest właśnie, tak powinien działać automat w Forzie, a nie. Zobaczcie, 3000, 3500 obrotów. Jakbym dodał więcej gazów, od razu redukcja. I mamy lepsze przyspieszenie. To jest automat. Widzicie, jak redukuje? I kolejna redukcja. To jest... Ach, to jest takie piękne. Dobra, nitro.
Czuć to. Teraz już na Nitrze jedziemy w tą stronę. Gdzieś tam poleciało, człowieku. Ja pierniczę, co się stało. Ej, twarde ma body ten samochód, zobacz. Tam gdzieś koło dalej poleciało. Zobacz, a co z tamtym autem? Ej, to był dupszot, zobaczcie jak go zgięło. Jak to wygląda. To chyba diesel, bo się rozbiegł. Jeszcze z hamulcem się urwało.